Szanowni Państwo, drodzy rodacy, żegnamy rok 2020. Rok niełatwy dla każdego z nas, ale rok, w którym wszyscy daliśmy sobie radę. Jakoś. Rok, w którym odnowiły się przyjaźnie, wzmocniły więzi rodzinne, rok przyjaźni z domem i odkładania wielkich podróży na lepsze czasy. Mamy nadzieję, że mimo wszystko dla każdego z nas był to rok obfity i pouczający. Na szczęście mijający rok udowodnił, że przestrzeń wirtualna nie jest dobrym miejscem dla prezentacji kulturalnych, a jedynie ich wypaczoną formą, imitacją żywego dialogu. To budzi w nas dobre nadzieje. Nadzieję na to, że gdy opadną już wszelkie ograniczenia ponownie, nasi drodzy widzowie, będziemy mogli się zobaczyć, tym razem jednak słysząc swoje oddechy, skrzypnięcia krzeseł i sporadyczne pokasływania. Jaki będzie nadchodzący 2021 rok? A kto to wie? Życie samo pokaże. O tym, że nasze życiowe plany w jednej chwili mogą wywrócić się na drugą stronę, mógł przekonać się każdy z nas. I oby podobne lekcje trzeba było odbywać jak najrzadziej. Życzymy Wam jednak, by to wszystko, co udało się Wam wypracować przez ostatnie miesiące, a zwłaszcza to, na co wcześniej nie było czasu, w nadchodzącym roku owocowało, kwitło i upiększało każdego z nas. Niezależnie od przekonań i przeszłości historycznej. Życzymy również, by w kontaktach polsko-rosyjskich górę brały zawsze ludzka mądrość, zrozumienie i wzajemna ciekawość ponad wszelkimi podziałami. Wok! Ty wszystko mi zepsujesz! Wok! Да сколько можно уже тут болтать? У меня салатики не нарезаны, елочку не зажгли, даже не нарядили. Звезда вообще валяется непонятно где, в каком углу. Вок, пойдем. Там супчик надо еще покушать, а то ничего не успеем до Нового года. Ой. Ты что, здесь всех поздравляешь, что ли? Оранжи новорочное. Ну тогда всем удачи, здоровья, счастья, пусть следующий год будет лучше этого. Ну я думаю, что у него без вариантов, все так и должно быть. Так, все, Волк, ну некогда, ну пойдем, уже скоро 12 часов, будем сейчас эти самые зажигать салюты, бенгальские огни.